co niby jest tak bardzo pociągającego w tym rejonie? Przecież pełno takich miejsc z pagórkami oraz lasami. Co tak bardzo ciągnie do tych lasów, zakamarków oraz jezior, które czasami nie są do końca czyste? A może zakorzeniło się tutaj coś więcej? Coś, czego nie zobaczymy gołym okiem, lecz poczujemy, jadąc przez te krainy. Chyba dotarliśmy, a raczej na pewno. Ale w ogóle co my tutaj robimy? Bo na wypoczynek chyba nie przyjechaliśmy. Raczej nie. Ale wyobraź sobie, że piękno tej okolicy zostało w pewnym momencie zakorzenione w naszym regionie. Ale jak to? To chyba co zostało stworzone już z nami zostanie. Chyba. Ale jednak tutaj miało miejsce coś niezwykłego. Zacznijmy całą historię od początku. Witamy Państwa serdecznie po długiej przerwie, która wywołana była różnymi sprawami prywatnymi. Lecz wróciliśmy i w końcu Wam mogę to powiedzieć. Witamy w kolejnym odcinku Śladami Przeszłości Regionu. I najlepiej przejdźmy od razu do sprawy, która nas tak interesuje. Wielu turystów potwierdza, że jadąc tymi lasami, przy tych jeziorach, można poczuć coś więcej. I chyba faktycznie tak jest. Brzmi to jak kiepski film fantazy. Ale spójrzmy na to z innej strony i wyruszmy w krótką podróż, by zobaczyć coś, od czego to być może wszystko się zaczęło. W wielu publikacjach mowa jest o lesie jako o dwóch przestrzeniach, zewnętrznej i wewnętrznej. Takiej, którą możemy dostrzec zwykłym okiem, ale i o takiej, którą musimy odnaleźć i poczuć. Może takie miejsca to miejsca zacumowania nieba na ziemi. Wiele aspektów filozoficznych może mieć podłoże i składać się na tom niezwykły. Można prosto nazywać, że osiedlali się z daleka od wszystkiego, na obrzeżach, ale oni, Cystersi, uważali, że osiedlałem się właśnie w samym centrum, w najważniejszym miejscu. W miejscu, gdzie podobno stykało się niebo z ziemią. Czy już właśnie tutaj, w tym miejscu, setki lat temu poczuli coś nadzwyczajnego? A może to oni zapoczątkowali niespotykanego ducha? Znajdujemy się obecnie w miejscowości Przemęt, a kilkanaście kilometrów dalej, w miejscowości Wieleń, mało kto z nas wie, że znajduje się cudowny krucyfiks, tron oparski i to, co dla kościoła w Wieleniu najcenniejsze. Figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Cudowny krucyfiks? Tron opacki? Figura Matki Boskiej? Tak, legenda głosi, że pewnej kobiecie ukazała się Matka Boska, która prosiła, aby wznieść w Wieleniu dla niej kościół. Tę prośbę spełnili zakonnicy. Brzmi to troszkę jak naznaczenie regionu. Możliwe. Dlaczego w sumie mówimy o miejscowościach takich jak Wieleń czy Przemęt? Ponieważ to właśnie na te regiony przybywali Cystersi. I to Cystersom ziemie przemęskie zawdzięczają bardzo duży rozwój. Ale uważam, że nie tylko ziemie przemęskie, ale i ziemie, które ściągają się kilometry dalej. Ora et labora, czyli pracy i módl się. Takie zasady wyznawali Cystersi, a zatem Cystersi na pewno zakorzeniali takie wiedzę miejscowej ludności. Więc pod tym względem nasze regiony są rozwinięte pod względem duchowym, jak i pracy. Wydaje mi się również, że rozwijali w ludziach nie tylko czysto religijną wiedzę, ale rozwijali także ich duszę. Cystersi to zakon, który przywędrował z dalekiej Francji. Propagowali praktykę ubóstwa. Chcieli naśladować Chrystusa. Wyrzekali się swoich majątków. Osiedlali się na terenach bagiennych i zalesionych. Nasza okolica wydaje się idealna. Pierwszą znaną datą, która pojawia się w zapisanych dziejach tych ziem, jest rok 1210. Na ten czas datowany jest dokument księcia kaliskiego Władysława Odonica, nadający Cystersom prawo założenia klasztoru w okolicy Przemętu. Siedzibą zakonników na ziemi przemęckiej był najpierw dzisiejszy Kaszczor. Nazwa miejscowości pochodzi od słowa klasztor, a następnie Wieleń, gdzie zakon sprowadził się na przełomie XIII i XIV wieku. Ostatecznie główną siedzibą zakonników stał się Przemęt. Tu Cystersi przybyli w 1418 roku. Od tej daty obserwujemy wyraźny rozwój ziemi przemęskiej. Cystersi budowali murowane kościoły, które szerzyły wiarę oraz oświatę. Byli oni także propagatorami nowoczesnych upraw, a znaczenie tego miejsca podkreśla fakt, że odwiedził je sam król Polski, wtedy Zygmunt III. Aż chce się powiedzieć, że Cystersi prowadzili na tych ziemiach religię, prowadzili świeżego ducha oraz przyczynili się do rozwoju tych terenów. Nie wspomnieliśmy także, że na naszych ziemiach znajduje się parę takich klasztorów. Ich połączenie obecnie nazywane jest dzisiaj szlakiem cysterskim. Ten szlak cysterski przebiega przez miejscowości takie jak Łękno, Owińska, Ziemsko, Bledzew, Obre, Kaszczor, Wieleń, Przemęt, Obłok i Ląd. Cystersi, ci, którzy chcieli żyć w ubóstwie, zbliżyć się postawą do Jezusa. Ora et labora, coś niezwykłego. Widząc ten budynek, nie sposób o nim nie wspomnieć. Jest to pamiątka po czasach cysterskich, czyli wzniosły barokowy kościół, wybudowany w latach 1651-1690. Obecnie jest nazywany jednym z najpiękniejszych kościołów Wielkopolski oraz perłą ziemi przemęckiej. Nie ma się czemu dziwić. Wiele osób, przechodząc codziennie koło tego kościoła, nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę, kto tu przebywał i ile ten kościół zrobił dla naszego regionu. Możemy wejść do środka i poznać jego wnętrze. Cystersi, zakon, piękna okolica. Mało kto z nas wie, ale swój czas spędzała tutaj nawet Wisława Szymborska. Ten region na pewno różni się od innych. Ma w sobie coś więcej, jakąś tajemnicę. Być może tknęli w nas to cystersi, którzy byli prekursorami takich wierzeń. Może, a może było to coś innego. Historię opactwa zakończył drugi rozbór Polski, kiedy to Przemęt trafił pod zabór pruski. Jednocześnie Przemętowi odebrano prawa miejskie i niedługo po tym, w 1835 roku, opactwo zakończyło swoją działalność. Jednak tyle, co zrobiło opactwo w tamtym okresie dla tego regionu, nie zrobił chyba nikt inny. To racja, więc możemy krótko podsumować fakty historycznego dzisiejszego odcinka. Cystersi to zakon, który przybył na ziemi przemęckie na przełomie XIII i XVII wieku. Zakon cysterski sprowadzał się do praktyki ubóstwa oraz ewangelicznej prostoty. Cystersi na ziemiach przemęckich budowali piękne, murowane kościoły, które stały się źródłem szerzenia oświaty oraz wiary. Znieśli oni 5 klasztorów. Jeden z nich jest nazywany perłą ziemi przemęckiej. Jest to kościół barokowy, w którym w tej chwili się znajdujemy i był on także ich siedzibą. Więc nie możemy zapomnieć o cystersach i ich wkładu w nasz region. Tutaj w powietrzu wisi coś niesamowitego. W tym tekście słowo coś wielokrotnie się będzie powtarzać, ponieważ nie możemy stwierdzić, co to jest. Wiemy jednak na pewno, że to miejsce różni się od pozostałych. Właśnie tym czymś. Może to tknęli w nas cystersi. Może. Tego nigdy nie będziemy pewni, ale pewni możemy być na 100%, że to coś nigdy stąd nie uleci. Dalej będzie zadziwiało kolejne osoby, które tutaj raz przyjadą i zawsze będą chciały wracać do tego miejsca.